Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Okulobon, wyostrzającego wzrok i chroniącego siatkówkę oka przed uszkodzeniem. W epoce komputerowej bardzo często wpatrujemy się w ekran tego urządzenia. I to nie tylko w pracy, ale także i w domu. Czy możemy w jakiś sposób wpłynąć na to, aby negatywne promieniowanie ekranu komputera nie uszkadzało naszych oczu? Otóż możemy, a jak? O tym za chwilę. Najbardziej naturalną metodą ochrony oczu byłoby oczywiście unikanie komputera, ale to jest utopijne marzenie, nie do spełnienia. Możemy korzystać z okularów. Okulary mają dobry wpływ, mają odpowiednie filtry, powinny przynajmniej mieć, które chronią przed złym promieniowaniem ekranu komputera. Ale również surowce naturalne, takie jak owoc borówki czarnej, który jest standardowo używany do ochrony siatkówki w przypadku miażdżycy, nadciśnienia, a szczególnie w przypadku cukrzycy. Takim surowcem na pewno jest kwiat aksamitki. Ten z kolei ma w swoim składzie dwa karotenoidy, czyli substancje, które chronią plamkę żółtą naszego oka. To luteina i zeaksantyna. Te karotenoidy są szczególnie przydatne osobom, które chorują na taką chorobę pod nazwą zwyrodnienie siatkówki związanej z wiekiem, czyli AMD. Więc można, stosując pewne substancje naturalne, ochronić nasze oczy przed negatywnym wpływem promieniowania komputera. Naturalne produkty roślinne, takie jak owoc borówki czarnej, czy też kwiat aksamitki z aksantyną i luteiną, mogą być używane i nawet powinny do ochrony naszego wzroku przed negatywnym wpływem promieniowania ekranu komputera. Należy pamiętać, aby one były wysokiej jakości, aby stosować je w miarę często i aby były one ze źródeł naturalnych. Tak więc zachęcam do ochrony oczu przed komputerem, no i ruszam do pracy. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Okulobon, wyostrzającego wzrok i chroniącego siatkówkę oka przed uszkodzeniem.